Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj można powiedzieć, że taka ciekawostka, dlatego że w naszym shakesowym świecie, jeżeli mogę tak powiedzieć, powstał nowy challenge. Nowy challenge, który organizuje sam sobie Turor, mianowicie zrobienie top 1 zabójcy globalnie, czyli na całym świecie. No i z tego co wiem, Turor już miał to w głowie od dłuższego czasu, już też nawet ja mu w tym pomagałem, bo mu tam zrobiłem miejsce w naszej gildii na S39, ale niestety tam zrezygnowałem. No i teraz ponownie po przerwie od tej gry, z tego co wiem, bo jakiś czas tam nie grał, wraca i postanowił zrobić to ponownie. Zobaczymy jak mu to wyjdzie, to oczywiście zaraz przejdę do konkretów, o co tu chodzi, na jakim to jest serwerze, jakie są plany na tą postać, bo coś tam mniej więcej wiem. Natomiast przede wszystkim no, wymaga to naprawdę dużo samozaparcia, na pewno dużo, może nie czasu, no bo czas to tam przeklikać awkę i tak dalej, to nie jest jakieś tam nie wiadomo co, nie wiadomo jak wymagające. W każdym razie na pewno kilka lat musi na tej postaci grać, żeby do czegoś takiego dążyć i żeby to osiągnąć, tak więc no myślę, że jak dla Turora, który wiadomo, znany jest z tego, że raczej długo nie gra, on sobie tam wchodzi na serwer, podbija go i wychodzi, można by powiedzieć. Nie wiem czy to jest osiągalne, to tak od razu powiem od siebie, ale zobaczymy. Tu akurat mu źle nie życzę, dlatego że ja osobiście Turora lubię, więc fajnie by było, jakby mu się po prostu to udało. Na wstępie, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, zaraz przejdziemy do konkretnych do szczegółów, wszystko wam dokładnie opowiem, ale zostawcie tego kciuka w górę, zostawcie subika z dzwoneczkiem, niecała stówka i mamy 15 tysięcy, więc do dzieła. Możecie napisać komentarz, jak już powiedzmy pod koniec tego filmu, co wy uważacie, czy mu się uda to zrobić, czy mu się nie uda. No ja osobiście jestem bardzo, bardzo ciekawy i od czasu do czasu może będę nagrywał, jak tu ta postać się rozwija i jak ona wygląda. Więc dobra, może przejdziemy do konkretów. Na wstępie, jaki to jest serwer, bo to was pewnie ciekawi, jest to serwer siódmy niemiecki. Dlaczego taki? Tu może od razu zacytuję to, co napisał właśnie sam Turor, dlatego że sam byłem ciekawy, dlaczego akurat taki, no można powiedzieć, nie wiem, jakiś serwer, który nie jest jakiś bardzo, no znany, no siódmy niemiecki, to tak jak siódmy polski, no niby jest, ale nie jest jakiś głośny i tak dalej. No i Turor tutaj napisał, że szukałem dobrego serwera na start, Strider przeanalizował go dla mnie i jest to najaktywniejszy serwer, najaktywniejsi gracze na dużym levelu i jednocześnie top 1 jest dość daleko w tej międzynarodowej sali chwały, czyli po prostu wiadomo, jak Turor chce tutaj robić tego asasina, czyli zabójcę po prostu globalnego top 1, no to przede wszystkim musi się znaleźć w top 1 tego serwera, dlatego że wiadomo, do tutaj tej sali chwały międzynarodowej jesteś szczytywany dopiero jak jesteś top 1 swojego świata, więc on najpierw musi się z oczywistych względów zdobyć po prostu do top 1 i dopiero później będzie jakby walczył o to miejsce w tym rankingu właśnie międzynarodowym. Tak więc no, z perspektywy tego co napisał, w sumie ma to sens i od razu tutaj przejdę do Stridera, bo tam był właśnie w tej wypowiedzi wspomniany. Strider, z tego co Turor pisał, bardzo pomaga mu z tą postacią, w sensie dużo rzeczy między sobą konsultują. Strider, no pewnie go kojarzycie, on jest tutaj w top 10 tak naprawdę światowego rankingu już od dłuższego czasu. Z tego co wiem, tu gra swoim zwiadowcą właśnie na serwerze 10 amerykańskim. Tak jak mówię, jeżeli o niego chodzi, to jego postać jest o wiele młodsza tak naprawdę od pozostałych postaci tutaj w tym top 10, natomiast jest bardzo dobrze zoptymalizowana, co by o nim nie mówić, no to ma pojęcie o tej grze, strasznie wszystko wylicza, więc no progres robi zdecydowanie bardzo, bardzo fajny. Co za tym idzie, właśnie myślę, że to jest dobrą osobą do tego, żeby pomagać Turorowi tego swojego zabójcę top 1 globalnego zrobić. No i tak, może wrócimy sobie tutaj do jego postaci. W tym momencie jest to 280 piąty level. I co ciekawe, z tego co widzimy, tu właśnie mamy start. Zaczął ten swój challenge 13 stycznia 2022 roku, natomiast 17 już zastopował lochy. Bo właśnie, jeżeli gracie i jesteście graczami, dla których grzyby nie są ograniczeniem, czyli po prostu, no co za tym idzie, pieniądze nie są ograniczeniem, a Turor, no to wydaje mi się, że jest zdecydowanie jednym z takich graczy, że u niego pieniądze dużej roli akurat nie grają, bo tyle ile on już wrzucił w tą grę, to wiadomo, widać po tych wszystkich serwerach, widać na W50, jak tam po 12 godzinach wbiłby 200 plus level. Generalnie, no tak jak mówię, dużo, dużo
pieniędzy w tej grze zostawił i to raczej nie jest dla niego problemem, więc w sumie o pieniądzach nie będę tu dyskutował, bo wiadomo, nie ma to sensu za bardzo, w sensie takim, że no nie wypada, to jest jego sprawa, ale tak jak mówię, tutaj pieniądze nie grają roli dla niego, co za tym idzie, grzyby po prostu nie grają roli. No i jeżeli jesteście takim graczem, to Strider wyraźnie napisał, że należy grać ciągle pod expa. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli jesteście właśnie tego typu graczem, że grzyby dla was nie grają znaczenia, możecie ich wydawać niemalże nieskończoność, no to takie rzeczy jak na przykład Gryfosmo, który nie pamiętam w tym momencie teraz, ale na 612 levelu albo jakoś koło 630 daje wam za jedno przedłużenie 10 milionów golda, co jest no bardzo, ale to bardzo dużo, w sensie no wiadomo, 25 grzybów to jest jedna statystyka. Dobijacie jak najszybciej do tego levela i potem spamujecie tego Gryfosmoka i statystyki same, można by powiedzieć, że się nabijają. Oprócz tego macie jeszcze coś takiego jak na przykład kopanie gemów, gdzie później już te gemy, wiadomo, każdy gem kosztuje 10 milionów, to również, no tam jest ograniczeniem, akurat są surowce, wiadomo, jeżeli chodzi o twierdzę, no ale również te statystyki można nabijać. Co tam jeszcze? Kopalnia złota jest bardzo istotna, im macie większy level, tym ta kopalnia jakby szybciej to złoto produkuje i szybciej możecie z niej dostawać statystyki, więc no tutaj Turor na pewno będzie to skipował jak najszybciej, żeby do setki dobić. No i jeszcze wiele, wiele rzeczy tak naprawdę, które dzięki, poczekajcie, bo coś jeszcze było, kurde, był ten gryf, było to kopanie golda i coś jeszcze, wydaje mi się, że przeoczyłem. W każdym razie no możecie po prostu golda za grzyby możecie kupić, to jest generalnie, o to się rozchodzi, golda za grzyby możecie kupić, czy to właśnie z klejnotów, czy z gryfa, tak jak powiedziałem, expa nie kupicie, więc idąc tutaj cały czas na expa, szybciej dobijecie ten level, na którym będziecie mogli farmić te statystyki właśnie z grzybami, można by powiedzieć, natomiast no tego expa dobrze jest mieć jak najwięcej. Co za tym idzie, Turo tutaj będzie szedł cały czas w expa, no i dość wcześnie zastopował lochy, dlatego że jak widzimy, miało to już miejsce 17 stycznia, nie wiem, który miał wtedy level, no ale jak widzicie, ma zaledwie 285. Zapewne jest to ok, zapewne to konsultował, przepraszam, ze Striderem, więc wydaje mi się, że jak najbardziej jest to w porządku, ale dla mnie na przykład osobiście jest to, delikatnie mówiąc, za wcześnie, że jednak troszeczkę mógł na jakimś, nie wiem, 300 może 30, 350, coś takiego, na tak wczesnym levelu wydaje mi się, że jednak troszkę za wcześnie. No ale to oni na pewno mają między sobą uzgodnione, więc ja tutaj nie będę w to wnikał, bo to jest zdecydowanie nie na moją głowę. Ja tego aż tak nie analizuję. W każdym razie właśnie, w tym momencie Turor już nie robi lochów w ogóle. Więc teraz jego... Aha, jeszcze legendarny loch odnośnie tego golda. To zaraz do tego przejdziemy. Teraz mi się na szczęście przypomniało. To zaraz wam pokażę pewne statystyki i też do tego sobie przejdziemy. W każdym razie zobaczcie, że teraz do jakiegoś... No tak naprawdę nie wiem do którego levela. W każdym razie no do bardzo, bardzo wysokiego, Turor tutaj w ogóle nie będzie ruszał lochów. Co za tym idzie, zostaje mu wiadomo, jakieś skipowanie twierdzy, robienie misji przede wszystkim w karczmie, no i w zasadzie tyle. Turor, gracz, który wiadomo, wchodzi, pobija jakieś rekordy i wychodzi, no to nie jest jakby w jego stylu, więc pytanie, czy po prostu wytrzyma, bo to jest naprawdę kilka lat minimum klikania tej awki, no i grania tutaj cierpliwego właśnie na tej swojej postaci. I tu ja osobiście Turora lubię, wielokrotnie z nim wspólnie grałem na jakichś serwerach, w jakichś gildiach, wielokrotnie z nim pisałem, jest naprawdę w porządku, no ale tutaj moje pytanie, moje takie wątpliwości, czy na pewno wytrzyma. Dlatego, że już kilkukrotnie z tego co wiem próbował robić tego top 1 zabójcę, między innymi na S39 polskim, gdzie sam mu nawet zrobiłem miejsce, żeby tam sobie klikał na, no bo wiadomo, dobrze jest zacząć na takim starym serwerze, no bo masz od razu te czarne gemy, tam rycerzy dużo, procenty fajne, więc to o wiele szybciej idzie na starcie. W każdym razie no tam na przykład odpuścił jednak na tym S39, przyszedł tutaj. Więc no zobaczymy, czy to się powiedzie. Jeżeli będzie tu expił regularnie, to ja będę od czasu do czasu robił jakiś update co do tego właśnie challenge'u i co do tego, jak on tutaj to generalnie sobie, jak sobie tutaj działa. No tak jak mówię, no teraz bez tych lochów, no to naprawdę ciężko. Też jestem, podejrzewam, że Turor to ogląda, tak mi się wydaje, bo Turor czasem komentuje moje filmy. Też jestem ciekaw, co tutaj na przykład, jeżeli nie robi lochów, to z takimi rzeczami jak, nie wiem, jajko za zamknięcie Esterosu, jajko za zamknięcie 10 piętra, czy po prostu nie chce tego na razie robić i dropnie to sobie, jak już te lochy przeklika. Jaki jest plan? Bo to akurat jestem ciekaw, jak to wygląda. Czy te pupile, no w
zasadzie mu są niepotrzebne tak naprawdę, jeżeli tylko teraz będzie robił to mawkę głównie, no ale jestem ciekaw, jak do tego podchodzi. Czy na przykład zrobi te lochy tylko po jajka, czy coś, no to może Turor, jeżeli ogląda, napisać. No i tutaj właśnie pytanie do Was, jak myślicie, czy mu się uda to zrobić, czy jednak po czasie odpuści, znudzi mu się i po prostu mu się nie uda. To też jestem ciekaw, widziałem, że o Turorze nagrywało już, nagrywał Dorser między innymi, czyli niemiecki youtuber shakesowy. Ja teraz nagrałem, w sumie nie konsultowałem tego z Turorem, tylko stwierdziłem, że nagram, bo czemu nie, więc jestem ciekaw po prostu, jak tutaj to będzie wyglądać. No i też narzucam troszeczkę presję na Turora, że jednak do szerszej publiki, można powiedzieć, o tym mówię. No i właśnie, tak jak mówię, jego taktyka, nabić jak najwyższy level, jak najszybciej, żeby tego golda ze wszystkiego zacząć zarabiać jeszcze więcej, z gryfosmoka, z kopania gemów, z jakiejś tam kopalni złota, no i jeszcze z legendarnego lochu. Jak pewnie wiecie, tutaj Wam pokażę od razu statystyki, legendarny loch w tym momencie nie daje jakoś bardzo dużo golda. W sensie pierwszych tam powiedzmy 15-20 podejść to jest jeszcze fajny gold, no ale później z każdym kolejnym wiele skrzyń robi się pustych, wiele tych trupów robi się również pustych, więc no po prostu nie opłaca się tego robić dla samego golda. Tutaj Turor, jak widzicie, to są jego statystyki bodajże z W47, czyli tam ma swojego druida, do którego, na którym miał przerwę, ale teraz z tego co wiem wrócił. W każdym razie no przeszedł ten loch w ciągu tych 10 dni 477 razy, co jest dla mnie, no nie wiem, chorym wynikiem, bo ja jak przejdę na swoich postaciach, nie wiem, 15-20 razy, już mówię, abstrahując od grzybów i od tego, ile to kosztowało właśnie tych grzybów, jaka to była ilość, no to jeszcze oprócz tego czas, nie, bo ja mówię, przejdę ten loch 10 razy 15, już mi się totalnie nie chce, nudzi mi się i mnie to nuży po prostu, a on tutaj to zrobił 477 razy. Co za tym idzie, zobaczcie, ile pokonał potworów, ile itemków epickich zdobył, no i przede wszystkim ile golda. Golda prawie 6 miliardów, to było, nie pamiętam, na jakimś 350, 60 levelu, coś takiego, więc jeszcze nie na takim, jakby nie na takim późnym, jakby na przykład w okolicach 500 tyle razy zrobił ten loch, no to wiadomo, że tego golda mógłby zarobić jeszcze więcej. Co za tym idzie, no w jego przypadku bardziej potwierdza się to, że najlepiej iść w tego expa, cały czas robić misję pod expa, bo on sobie golda może nafarmić właśnie między innymi również z legendarnego lochu, który no jeżeli każdy będzie robił po tyle razy, no to jednak, no sami wiecie, samo to, te jego statystyki będą, można powiedzieć, że rosły. No i mówiąc szczerze, no jeżeli ma się nieograniczone grzyby, tak jak w tym, w jego przypadku można by powiedzieć, no to powiem Wam, że jest to nawet do zrobienia, bo no ciężko znaleźć drugiego takiego gracza, który by, nie wiem, chociażby robił po 500 razy legendarny loch dla samego golda. Wiadomo, że to jest też inna taktyka, my tutaj jak gramy ten legendarny loch, to się staramy jak najrzadziej odrodzić, natomiast on tutaj stara się jak najwięcej golda wycisnąć, więc tych odrodzeń ma na pewno jeszcze więcej. Tak więc no ciekawe, bardzo ciekawe, to już może schowam, kto chce to sobie tam zatrzymał i obejrzał. W każdym razie no ciekawy jestem, jak mu to wyjdzie, bardzo ciekawy challenge, bardzo ciekawa taktyka na to, która jest, tak jak mówię, w jego przypadku akurat dość, można powiedzieć, trafna. No i zobaczymy, jak to z nim będzie. Tak jak mówię, dawajcie znać w komentarzu, czy jesteście, czy twierdzicie, że wam, że mu się uda, czy mu się nie uda, jakie jest wasze zdanie, jaka jest wasza opinia na temat taktyki i jak to generalnie w waszych oczach wygląda. Możecie zostawiać subskrypcję z dzwoneczkiem, możecie zostawiać komentarze, lajki, możecie wbijać na Discorda dla widzów na Twitcha, będzie mi bardzo, bardzo miło. To tyle, taki odcinek ciekawostkowy, jeżeli chcecie takich więcej, to pamiętajcie o tym kciuku w górę, bo jeżeli coś się będzie działo w tym świecie shakesowym, to wtedy faktycznie o tym nagram. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!